Bonjour, z tej strony francuska literka, a ty słuchasz podcastu Francuski w dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute! Allo, Delphine? Tu fais quoi pour le nouvel an? Je n'ai rien de prévu encore. Emma part à Londres avec son copain et les autres, je ne sais pas en fait. Et toi? Ça tombe bien. J'organise une soirée chez moi et tu es la bienvenue. Il y aura ma sœur avec son copain. Je ne sais pas si tu les connais. Anna et Cyril. Non, mais c'est pas grave. Merci pour l'invite. Il y aura qui encore Un de mes vieux amis de collège, Mathias. Une amie de la faculté, Caroline. Et sinon, je pensais inviter toi et M avec Jacques, mais j'insiste pas sur ta présence. Tu connais que moi, donc. Euh... Je ne sais pas si tu te sentiras à l'aise. Oui, pourquoi pas. Nouvel an, nouvelle rencontre. Et surtout, j'ai pas d'autre option. Je déconne. Ajoute-moi dans la liste. J'espère qu'il y aura une bonne ambiance et qu'on s'amusera comme des fous. Il y a un thème pour la soirée Genre, euh, c'est une soirée déguisée mmh, J'y réfléchis toujours. Tu as une idée, peut-être mmh, Laisse-moi réfléchir. Ben, je ne connais pas trop les invités, donc. Euh... Ils sont tous fans. On peut choisir euh, quelque chose de fou. Ok. Alors, euh, il faut choisir un truc pas trop compliqué. Peut-être euh, on va opter pour une couleur. Au lieu de se déguiser en cow-boy, euh, chacun mettra quelque chose dans une couleur spécifique. Intéressant. <laughs> Ça te plaît pas en fait. Sois honnête. Ben, c'est juste que moi, par exemple, j'ai que des fringues bleues ou noires, donc. Euh... <laughs> ok, je vois. Bon, alors, une soirée pirate J'y penserai encore. Merci pour tes propositions. De toute façon, le but, c'est de manger plein de bonnes choses et danser toute la nuit. Absolument. Et justement, pour la bouffe, je peux faire un gâteau à la banane Merci. On se tient en jus. Super. À bientôt, mon pote. Ciao, ciao. Bonjour, on est le 19 décembre, donc quelques jours avant la fin de l'année, avant la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre, parce qu'on parle d'une fête, une fête. C'est pour ça qu'on dit la Saint-Sylvestre, la Saint-Nicolas, etc. cest français, la. Saint-Nicolas, czyli Mikołajki, la Saint-Sylvestre, etc. Nawet jeśli święty Sylwester czy święty Mikołaj to mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że odwołujemy się do słowa fête, une fête, la fête, które jest rodzaju żeńskiego. Dzisiaj dialog związany z nouvel an. Nouvel an to oczywiście nowy rok. I jak słyszeliście, dwójka znajomych Delfin, którą dobrze znamy, i nowy bohater zupełnie, czyli Luka, rozmawiają sobie o tym, czy mają jakieś plany na nowy rok. Tutaj chodzi oczywiście o Sylwestra. I przejdziemy sobie dzisiaj tradycyjnie przez ten dialog, wybierając najciekawsze zwroty. Transkrypcję tego dialogu znajdziecie w opisie, listę tych zwrotów dodatkowo jeszcze na wpisie na blogu. Link do niego znajdziecie również w opisie. Więc zapraszam i zachęcam wziąć w dłoni papier, bądź jakiś zeszyt i długopis, bo notując jesteście w stanie dużo więcej wyciągnąć. Pierwszy zwrot, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, pojawia się już w pierwszym pytaniu, w pierwszej wypowiedzi Lukasa. Allô Delphine, tu fais quoi pour le nouvel an? Tu fais quoi? Samo to tu fais quoi nie jest jakieś szczególnie interesujące, poza tym, że częste. Natomiast chciałabym od tego wyjść i zrobić wam dziś krótkie przypomnienie, krótką lekcję na temat trzech sposobów zadawania pytań w języku francuskim. Zadawanie pytań w języku francuskim w ogóle w każdym języku jest kluczowe. Ta umiejętność jest bardzo ważna. Język francuski jest o tyle specyficzny, że tutaj opcji mamy całkiem sporo i warto jest sobie to wyjaśnić i uporządkować w głowie, bo jest w tym naprawdę bardzo fajna logika, która od razu nam pokazuje w ogóle styl tego języka, a mianowicie to, że w języku francuskim mówi się o trzech rejestrach językowych. O tych rejestrach językowych możecie poczytać na moim blogu. Znajdziecie odesłanie do tego wpisu w opisie. A jeśli jesteście na tej stronie, na blogu z wpisem do tego odcinka podcastu, to też na pewno ten link został tutaj zamieszczony. Trzy rejestry językowe. Rejestr formalny. Czyli tak zwany registre soutenu, potem mamy registre courant, czyli rejestr codzienny, i na sam koniec registre familie, czyli rejestr potoczny. Ten registre familie tak naprawdę zawiera w sobie dużo innych odmian. Między innymi tutaj będziemy wrzucać wszystko, co dotyczy jakiegokolwiek żargonu, chociażby wszystko, co będzie stanowiło verlon czyli ten język na odwrót, tak zwany. I te nasze sposoby zadawania pytań będą nam odzwierciedlały podział na te trzy warstwy rejestrów językowych. I ten podział na trzy pytania jest w pewnym sensie konsekwencją, czy też odzwierciedleniem tego trójpodziału na rejestry językowe. W języku francuskim pytania możemy zadać na Trzy sposoby zasadniczo. Przez inwersję, przez intonację oraz za pomocą esk. Esk, które często tłumaczymy jako czy, ale to tłumaczenie ma sens tylko wtedy, kiedy to esk jest rzeczywiście czy, czyli zastosowane zostało jako wyłączny element pytający w zdaniu. Zaraz sobie to wytłumaczymy. Zacznijmy od inwersji. Inwersja, która dotyczy tego rejestru formalnego najwyższego, polega na zamianie miejsca podmiotu z czasownikiem. Czyli normalnie szyk zdania mamy tak jak w języku polskim. Podmiot, czasownik, dopełnienie. W pytaniu przez inwersję będziemy zamieniać miejsce podmiotu z czasownikiem, czyli najpierw pojawi się czasownik, a potem podmiot. Czyli jeśli mamy na przykład zdanie w, Fête du sport – państwo robicie sport, czy też bardziej państwo uprawiacie sport. Gdybyśmy chcieli zapytać, czy państwo uprawiacie sport, to wtedy robimy co? Zamieniamy w z Fed miejscami i wychodzi nam fête du sport – uprawiają państwo sport? Pamiętajcie o tym, że pytanie przez inwersję zawsze… Odwołuje się do tego rejestru formalnego, chyba że dane pytanie w tej formie inwersji stało się standardową wersją danego pytania. I tutaj takim świetnym przykładem jest pytanie o wiek. Kelarz a ty. Zobaczcie, mamy tutaj, co prawda, najpierw âge czyli jaki wiek, czyli dopełnienie, ale potem mamy nie ty a, czyli podmiot Czasownik tylko A Czasownik podmiot. I teraz, jeśli wyświetla Wam się przed oczami to pytanie, to kojarzycie, że tam jest coś jeszcze. Myślnik między A i ci a dosłownie między AS, a potem TU. I to jest właśnie charakterystyczna rzecz, o której trzeba pamiętać, kiedy zapisujemy pytania w inwersji. Pytania w inwersji wymagają od nas postawienia myślnika między podmiotem a czasownikiem. Możecie sobie tak to zapamiętać, że to jest swego rodzaju dowód, czy też pamiątka tej zamiany szyku w zdaniu, której dokonaliśmy. Posłuchajcie teraz kilku przykładów pytań w inwersji. Żebyście się osłuchali z tą formą, specjalnie zostawię dla Was. Trochę przerwy po tych pytaniach, żebyście mogli od razu je powtórzyć. Aimez-vous le sport? Quel âge as tu? êtes vous Wollez I teraz uwaga! To wszystko to były pytania w présent, w czasie prostym. Co się wydarzy, kiedy będziemy mieli do czynienia z czasami złożonymi, kiedy dany czas wymaga od nas użycia dwóch elementów? Jak ta inwersja będzie wyglądać? Zobaczmy sobie przykład w pasie kompozy. -il vu ce film -il vu ce film Czyli tutaj ta inwersja dotyczy znowu czasownika, a czasownikiem w pasy kompozy jest czasownik posiłkowy. Ta druga część to jest particip pasy, która nie stanowi czasownika, więc nie możemy w ogóle brać tego pod uwagę, robiąc inwersję. Dobrze, to na koniec przykład z future proche, inwersja pytania w future proche, i jeszcze z dodatkowym małym utrudnieniem, które polega na tym, że pojawi nam się taka sytuacja trochę zakazana. Wy wiecie już na pewno, że jeśli dane słowo kończy się na samogłoskę i stoi przed słowem, które się zaczyna na samogłoskę, to to jest problem. I wtedy najczęściej usuwamy tę pierwszą samogłoskę, tę pierwszą, czyli z pierwszego słowa, i zastępujemy ją apostrofem. To się dzieje na przykład w Ja Mam. Nie mówimy Że, tylko Że. Bo Francuzi chcą mieć płynność, a wymówienie obok siebie „y” i „e” wymaga od nas zrobienia przerwy, żeby to jakkolwiek brzmiało, czyli Że, a Francuzi tego nie chcą. Więc zamiast się trudzić i mówić Że. Usuwają to e i mamy że. Okay. No a teraz co się stanie, jeśli w wyniku inwersji pojawi się nam na tym pierwszym miejscu na przykład 2 dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, czyli mamy tam V i A. Widzieliście kiedyś V apostrof? No nie, i nie ma takiej opcji, bo trochę by nie było wiadomo o co chodzi. Więc w takim momencie, kiedy Mamy problem tych dwóch samogłosek obok siebie, jedna, która kończy jedno słowo, i druga, która zaczyna drugie słowo. To Francuzi wymyślili sobie, że między tymi dwoma słowami wstawią nie tylko myślnik, ale też literę T. Możecie sobie skojarzyć, że ja mam na imię Teresa. I jeśli dzisiaj odkrywacie tę zasadę, to możecie sobie to w ten sposób skojarzyć. Od litery T łatwo się odbić. To jest oczywiste, że to musiała być spółgłoska to czy to musiała być te. No chyba tak, bo S zmienia bardzo nam brzmienie, kojarzy się z liczbą mnogą, z jakimiś lizjami. T jest takie trochę mm, neutra, najbardziej neutralne, powiedzmy. Czyli zobaczmy w końcu przykład. Elle va seul au cinéma, czyli ona idzie sama do kina. Możemy powiedzieć zapytać. va tel elle seul au cinema? Czyli ze zdania twierdzącego L va au cinema, robimy najpierw pytanie przez inwersję, czyli va l, ale widzicie, że jest problem va l nie może tak być, więc wciskamy między va i l literę T i wychodzi nam va tel seul o cinéma. Ona idzie sama do kina? Dobrze. To by było na tyle, jeśli chodzi o inwersję. Czyli pamiętajcie, zamieniamy miejsce podmiotu z czasownikiem, czasownik ląduje na pierwszym miejscu. Zaznaczamy tę zmianę myślnikiem, i kiedy trzeba, czyli kiedy pojawia nam się problem samogłosek, wciskamy dodatkowo literę T. Przejdźmy do drugiego sposobu zadawania pytań, to jest sposób przez S. I teraz to Esk trzeba dobrze zrozumieć. Esque w języku francuskim, jeśli wystąpi sobie w pytaniu samodzielnie i jako jedyne będzie nam to pytanie tworzyć, na przykład esque tu aimes le cinéma, to tutaj pytamy czy ty lubisz kino. Czyli jeśli będzie esque i potem jakieś zdanie, czyli podmiot, czasownik i to zdanie, zobaczcie, że jest w normalnym szyku, to tutaj tłumaczymy to esque jako czy. Ale tutaj nie do końca o to chodzi w tym drugim sposobie zadawania pytań. Bo ten drugi sposób odwołuje się do tego, że w rejestrze codziennym, czyli właśnie tym środkowym, możemy dodać "-esque", wkleić "-esque w pytanie", tak o, między pytajnik a zdanie. Przykład. Quand est-ce tu reviens? Quand est tu reviens? Kiedy wracasz? To esk tutaj, nie będziemy sobie tłumaczyć, kiedy i czy wracasz. To esk w pewnym sensie nam podbija to pytanie. I e, generalnie w mowie najczęściej będziemy stosować trzeci sposób zadawania pytań, który zaraz sobie omówimy, czyli przez intonację. Więc to, że w rejestrze codziennym do rejestru codziennego klasyfikujemy to esk, to już trochę przestaje mieć rację bytu. Dlatego, że najczęściej to esk que usłyszymy wtedy, kiedy chcemy podbić dane pytanie, wzmocnić dane pytanie, na przykład kiedy jesteśmy ironiczni bądź zdenerwowani. Czyli ktoś długo nie wraca do domu i powiemy my Quand est que tu vas revenir, ale kiedy ty w ogóle wrócisz? Quand est ce tu vas revenir? Zamiast quand vas -tu revenir? W inwersji albo kon, tu vas revenir, e, w intonacji. My to Esk możemy wcisnąć w każde pytanie z pytajnikiem tak o. Po prostu. Jaki to ma wydźwięk aktualnie? No, taki, że nie, e, zależy od intonacji. Jeśli zrobimy to, e, jeśli nadamy temu taki bardziej zirytowany wydźwięk, no to to rzeczywiście będzie fajnie nam podbijało to, że jesteśmy zirytowani albo że coś ironicznie, o coś ironicznie pytamy, ale jeśli zapytamy to neutralnym tonem, albo w takim kontekście trochę bardziej formalnym, to wtedy to esko jest zupełnie neutralne. Na stronie na blogu zamieszczę wam trochę więcej przykładów, zdań, żebyście mogli się z tym opatrzeć, bo to, co ja Wam teraz opowiadam, to są rzeczy, które trzeba poczuć. Trzeba poczuć, a najlepiej się czuje poprzez praktykę i przebywanie z językiem. Czyli mamy za sobą inwersję, mamy za sobą pytanie za pomocą esk i teraz przechodzimy do pytań przez intonację. Pytania przez intonację, jak sama nazwa wskazuje, stawiamy po prostu zmieniając intonację. Czyli ze zdania twierdzącego robimy pytanie tylko i wyłącznie zmieniając melodię. Zamiast Elva o Cinema, ona idzie do kina, robimy Elwa o cinema. Ona idzie do kina? Czyli tutaj w szyku się nic nie zmienia, w zapisie się nic nie zmienia, jedyne co to zmieniamy intonację. I tutaj to, o czym trzeba pamiętać, co nie jest takie bardzo oczywiste, to co się wydarzy, jeśli będziemy chcieli zadać pytanie z pytajnikiem. Czyli na przykład, kiedy ona wraca, czy da się zastosować intonację. Jeśli Uważnie słuchaliście tylko kojarzycie, że to ką zazwyczaj pojawi się na końcu. Czyli co się stanie, jeśli ja przez intonację pytając chcę zadać pytanie o kiedy, dlaczego, gdzie i tak dalej, czyli właśnie przy użyciu pytajników. Niestety tutaj odpowiedzi prostej jednoznacznie nie ma. Co do zasady można w uproszczeniu uznać, że przy intonacji można dawać pytajniki na koniec. Jak będę chciała zapytać, gdzie idziesz? To mogę bez problemu zapytać: u, u, ty idziesz, gdzie? Gdzie jest na samym końcu? Ale hmm. bierzemy sobie pytanie pytajnik "pourquoi". To "pourquoi" ma tak mocne znaczenie, że pytam, kiedy pytamy o powód, że chyba sami czujecie, że raczej lepiej jest to dać na początek. Pourquoi tu es là? Dlaczego tu jesteś? Czyli dalej mam intonację, tu, e, bo szyk jest taki sam i nie mam esky, czyli nie mam ani inwersji, ani pytania przez esky, ale jednak to puchła jest na początku. I znowu, kwestia przykładów, opatrzenia się z przykładami, osłuchania się z językiem i nabiera się tej intuicji i wie się, gdzie, jaki pytajnik w jakim y, wydaniu postawić. Na dzisiaj potraktujcie to, jeśli czujecie się zagubieni i nie czujecie się właśnie jeszcze pewni, jeśli chodzi o szyk zdania, jeśli chodzi o stawianie pytań, to potraktujcie to wszystko, co powiedziałam, jako takie drogowskazy, początek Waszej drogi w odkrywaniu i zapraszam Was do tego, żebyście przez najbliższe dni, jak będziecie czegokolwiek słuchali, bądź czegokolwiek, cokolwiek czytali, to skupiali się i byli uważni na pytania i zastanawiali się, czy to jest pytanie przez inwersję, czy przez in intonację, czy bym potrafił czy potrafiła z tego pytania in, z inwersji zrobić intonację, czy wiem, gdzie bym mogła wcisnąć esk i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ważna rzecz, jeszcze takie, taka ogólna zasada na koniec. Zawsze, kiedy pytamy o podmiot, czyli ki, kto, to ki musi być bezwzględnie na początku. Od tego wyjątków nie ma. Lecimy dalej. Delfin na pytanie Luka. Tu fais quoi pour le nouvel an? Odpowiada Je n'ai rien de prévu. Je n'ai rien de prévu. Nie mam nic i teraz de prévu. Prévu to jest przewidziane. Je n'ai rien de prévu. Generalnie Francuzi przez de wprowadzają często takie zbiory, czyli wykorzystują sobie dany przymiotnik do tego, żeby powiedzieć, że nie mają nic specjalnego. Nic przewidzianego. My mówimy za pomocą przypadków. Ten sam komunikat przekazujemy za pomocą przypadku. A Francuzi używają de plus przymiotnik. Je n'ai rien de prévu. To jest bardzo często stosowane, kiedy chcemy powiedzieć, że nie mamy nic przewidzianego. Nie mam nic przewidzianego. Qu'est-ce que tu as fait pendant le weekend? Rien de spécial. Co robiłaś w weekend? Nic specjalnego. Ok? Czyli bardzo fajne. Takie uniwersalne to jest po tym d ten przymiotnik, tylko pamiętajcie, musi być zawsze w formie pojedynczej i męskiej. Czyli to jest ta forma, którą uznajemy za formę bazową, powiedzmy neutralną w tym przypadku. Ça tombe bien, reaguje Lukas. Ça tombe bien, Delphine, que tu n'as rien de prévu. Ça tombe bien. Co to może oznaczać? Ça tombe bien. Dobrze się składa. Super, dobrze się składa. Dosłownie, to dobrze upada. Ale chodzi o to, że dobrze się składa, że Delphine nie ma nic do prévu. Dlatego że Luca organise une soirée chez lui i il invite Delphine. Ça tombe bien. On continue. Okazuje się, że delfin za bardzo nie zna ludzi, którzy są zaproszeni. Lukas tutaj mówi o jego siostrze, sœur, avec son copain, ze swoim chłopakiem. Je ne sais pas si tu le connais. Nie wiem, czy ich znasz. Anna i Cyril. No i delfin mówi, że no, mais c'est pas grave. Nie, ale to nic takiego. C'est pas grave. Oczywiście w takim pełnym, legalnym przeczeniu musielibyśmy powiedzieć ce n'est pas grave. Ale przypominam, w mowie, n, prawie nie występuje. Czyli ten pierwszy element przeczenia prawie się nie pojawia. I dlatego bardzo często usłyszymy sypa grave, jako nic takiego. Grave to jest poważne, więc dosłownie mówimy, to nic poważnego. Ale chcemy powiedzieć właśnie, spoko, nic takiego, to, to nieważne. To, to nic poważnego. Więc dla Delfin to nie jest problemem, że nie zna Sœur de Lucas et son copain. Przewijamy sobie trochę dalej do kolejnej wypowiedzi Delfin, która tutaj nam zażartuje i mówi, że pas d'autre option. Czyli że nie ma innych opcji na Sylwestra jako argument, że przyjdzie. No i po chwili dodaje je décon. Je décon, jako synonim je rigole albo jako synonim je ne suis pas sérieuse, albo c'est une blague. To żart, czyli Żydykon, wydurniam się, wygłupiam się. Robię sobie jaja. Czyli po tym żarcie od razu zaznaczę na wszelki wypadek, że to był tylko żart, czyli une blague. Une blague, to jest żart. Następnie rozpoczyna się rozmowa na temat déguisement. Deguisement, czyli przebranie. Se déguiser, to jest przebrać się a déguisement, un déguisement to przebranie. Więc delfin się pyta, czy jest jakiś temat, s'il y a un thème pour la soirée, genre c'est une, une soirée déguisée, czyli właśnie wieczór, impreza z przebieraniem. I Lukas odpowiada w taki sposób, który może niektórych z Was przerazić, jak, zwłaszcza jak zobaczycie, jak to jest zapisane, bo tam się pojawia J apostrof Y, réfléchis. Czytamy to j'y réfléchis. J'y réfléchis toujours. Co to może oznaczać? C'est une soirée de guise? Mm, j'y réfléchis toujours. Jeszcze się nad tym zastanawiam. Czyli ten Y to jest nad tym. Dlaczego tam jest Y? Dlatego, że w języku francuskim to, co staje nam jako dopełnienie po czasownikach które łączą się z prepozycją, czyli z przyimkiem a, możemy zastąpić y. Tutaj jest trochę zasad wokół tego, bo na przykład znaczenie będzie miało to, czy to nasze dopełnienie to jest osoba, ale nie będziemy dzisiaj już robić kolejnej długiej dygresji gramatycznej, więc zostawmy na razie tylko to, że mamy réfléchir a quelque chose, czyli zastanawiać się nad czymś, i tutaj to spokojnie a quelque chose możemy zastąpić grekiem. Y. Je réfléchis. I pyta Delphine, tu as une idée peut-être? I Delphine mówi, Laisse moi réfléchir. Hmm. Laisse moi réfléchir. Laisse moi réfléchir. Let me think. To jest najtrafniejszym tłumaczeniem na angielski by było właśnie let me think. Czyli pozwól mi pomyśleć. Daj mi pomyśleć, daj mi się zastanowić. Powtórzcie sobie. Laisse moi réfléchir. Bien, laisse moi réfléchir. Mhm. Lukas w kolejnym zdaniu w ramach takiej podpowiedzi, wskazówki, bo Delphin mówi: Je ne connais pas trop les invités, nie do końca znam tych zaproszonych, ale Lukas mówi: Ils sont tous fan, fan. Co to jest za słowo? To jest słowo angielskie. Fan, czyli zabawny, zabawny. Francuzi czasem sobie takie słówka zabierają i wtedy ich nie uzgadniają. Więc ils sont tous fan, nie dodajemy żadnego s, tylko po prostu fan, że wszyscy są jakby zabawni, fajni, cool, coś takiego. Skoro ils sont tous fan, to on peut choisir quelque chose de faux. chose de faux. Tutaj mamy bardzo podobną zasadę jak przy tym rien de prévu, bo też mamy de, które nam wprowadza. Przymiotnik, po to, żeby powiedzieć coś jakiego. Coś szalonego, coś fajnego mogłoby być. I znowu ten przymiotnik, po tym d musi być w tej formie bazowej, czyli męski, liczba pojedyncza. Quelque chose de fou, coś szalonego. Że cherche quelque chose de beau, szukam czegoś pięknego. Że veux manger quelque chose de bon, chcę zjeść coś dobrego. Lecimy dalej. Jeśli się w coś ubieramy, na siebie coś zakładamy, to używamy czasownika metr. metr. Metr to jest też położyć. Metr quelque chose to jest założyć coś w kontekście ubrań, a nosić coś już potem w kolejnym etapie to będzie porty. exemple, J'ai mis une belle robe. Je l'ai portée toute la soirée. J'ai mis une belle robe. Je l'ai portée toute la soirée. Założyłam piękną suknię. Je l'ai portée toute la soirée. Nosiłam ją cały wieczór. Très bien. W reakcji na propozycję Delfin o tym, żeby każdy założył jakiś po prostu kolor. Lukas mówi «intéressant ». No i Delfin, ponieważ go zna, wyczuwa, że no nie jest to do końca dla niego «intéressant ». Śmieje się « ça te plaît pas, en fait. Tak naprawdę to ci się nie podoba. Sła honnête. Bądź szczery. I tutaj dwa komentarze. Mamy słowo «sła», które pochodzi od czasownika «eth ». To jest tryb rozkazujący. Sła bądź. Onet. Ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego tutaj słychać T. Zazwyczaj T słyszymy przy przymiotnikach w wersji żeńskiej, po tym jak końcowe nieme T zostało udźwięcznione dodaniem litery E. Ale tutaj tak nie jest. Przymiotnik ONET, szczery, piszemy już w wersji bazowej, czyli już w tej wersji męskiej, z E na końcu. I wtedy, co się dzieje w wersji żeńskiej? Nic. Nie ma żadnej zmiany. Czyli zarówno wersja męska, jak i żeńska brzmi onet i zapisujemy tak samo. Czyli H-O-N-N-E z cyrkonfleks, czyli tym samym, który jest w être, T-E. Sła honnête, bądź szczery. No to Lukas mówi szczerze. C'est juste que moi, par exemple, j'ai que des fringues bleues ou noires. Chodzi po prostu o to, że ja, na przykład, mam tylko ciuchy frang, bleu ou noir? Niebieskie albo czarne. Frank, fringue, De frang, to są potocznie wytmą, De frang, Czyli ubrania. Jest une franc. Czyli jedna ciucha, a nie jeden ciuch. Une franc. Co widać w uzgodnieniu przymiotników, jak sobie zerkniecie na zapis dialogu. Mamy bleu i noir z ES. Trzeba. E, Lukas znowu potem w, w odpowiedzi na Delphine mówi: J'penserai. Y to jest ten sam mechanizm co przy j'reflexi, y tylko tutaj mówi: J'penserai y w Futur Simple. Mówi: Pomyślę o tym. De toute façon, le but, w każdym razie, le but, cel to manger plein de bonnes choses et danser toute la nuit. To jest mnóstwo dobrych rzeczy i tańczyć całą ta noc. Absolument. Et justement pour la bouffe. La bouffe, żarcie. Czyli potocznie jedzenie, po francusku to la bouffe. Delfin proponuje, że może zrobić gâteau à la banane. A la banane. Kiedy robimy coś na bazie czegoś, właśnie najczęściej chodzi o ciasta, bananowe, cytrynowe i tak to będziemy używać prepozycji A. W tym przypadku mamy gâteau à la banane. I Luka odpowiada, on se tient au jus. To jest synonim innego zwrotu. Se tenir au courant. On se tient au courant, dosłownie trzymamy się prądu, czy też, no tak, prądu. Tego w rzece albo tego w kontakcie. Oznacza, jesteśmy w kontakcie, coś takiego. A on se tient au jus to dosłownie trzymamy się, jakby w soku, ale też chodzi o to, że. Dajemy sobie znać, jesteśmy w kontakcie. W razie czego to informujemy się na bieżąco. No i delfin już się żegna: super, a bientôt to pote. pot. Pot to jest ziomek. Ziomek, powiedzmy trochę, może kumpel. Ziom, kumpel, ziomek. Taki kolega, ale w takim właśnie bardzo luźnym wydaniu. No i Lukas mówi: ciao ciao. Francuzi bardzo często używają włoskiego ciao. Wtrącenie w toku montażu, pot możemy też użyć dla dziewczyny, jako ziomeczka, ziomuła. Ma pot. Dobrnęliśmy do końca. Proponuję Wam teraz przejść jeszcze raz przez tę listę w taki sposób, że ja Wam przeczytam wybrane fragmenty dialogu i będziecie mogli je powtórzyć. Za tę propozycję. Dziękuję bardzo Emilii, która jakiś czas temu do mnie napisała na maila. Rzeczywiście fajnie jest dawać Wam przestrzeń na powtarzanie. Także zrobimy sobie dzisiaj takie ćwiczenie. Tu fais quoi pour le nouvel an? Tu fais quoi pour le nouvel an? Je n'ai rien de prévu encore. Je n'ai rien de prévu encore. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Je déconne. Je déconne. Laisse-moi réfléchir. Laisse-moi réfléchir. On peut choisir quelque chose de fou. On peut choisir quelque chose de fou. Je veux me déguiser en cowboy. Je veux me déguiser en cowboy. Sois honnête. Sois honnête. J'ai que des fringues bleues ou noires. J'ai que des fringues bleues ou noires. J'y penserai. J'y penserai. Pour la bouffe, je peux faire un gâteau à la banane. Pour la bouffe, je peux faire un gâteau à la banane. On se tient au jus. On se tient au jus. A bientôt, mon pote. A bientôt, mon pot. Très bien. Gratuluję, cieszę się, że możemy się razem uczyć francuskiego. Trzymam mocno za ciebie kciuki, naprawdę. Myślę teraz o tobie, który mnie słuchasz, czy która mnie słuchasz. Życzę Ci dużo, dużo radości z odkrywania francuskiego, dużo wytrwałości. Pamiętaj, że każdy drobny krok, jeśli jest wykonywany codziennie, to naprawdę niesamowicie przyspiesza progres. I przypominam o tym, że ten dialog, który dzisiaj czytałam, to jest dialog, który został zawarty w e-booku prezentowym, który do końca grudnia możecie sobie pobrać, właśnie za darmo, z okazji świąt na mojej stronie internetowej. Link znajdziecie w opisie. Jest to e-book z dwoma dialogami. Z pierwszym, który czytałam jakiś czas temu dla Was tutaj też w ramach podcastu, Que faire avec le sapin de Noël, czyli Co zrobić z choinką. A dzisiaj było Organiser la soirée du nouvel an, czyli organizować wieczór noworoczny, imprezę noworoczną. Zachęcam do pobierania. Do tego, tych dialogów macie krótkie ćwiczenia i listę ze słownictwem. A nagrania audio właśnie są w formie odcinków podcastu, czyli z wyjaśnieniem dodatkowym, także macie taką full lekcję, okazję do zanurzenia się w, we francuskim. Życzę Wam pięknych świąt, bo myślę, że już przed świętami żadnego podcastu nie nagram, więc życzę Wam pięknych, spokojnych świąt, rodzinnych, jeśli macie taką możliwość i takie pragnienie, żeby to był czas po prostu dobry spotkania z samym sobą, odpoczynku. et Joyeux Noël Allô, Delphine Tu fais quoi pour le nouvel an Je n'ai rien de prévu encore. Emma part à Londres avec son copain et les autres, euh, je ne sais pas en fait. Et toi Ça tombe bien. J'organise une soirée chez moi et tu es la bienvenue. Il y aura ma sœur avec son copain. Je ne sais pas si tu les connais. Anna et Cyril Non mais c'est pas grave. « Merci pour l'invite. Il y aura qui encore ?»« Un de mes vieux amis de collège, Mathias. Une amie de la faculté, Caroline. Et sinon, je pensais inviter toi et M avec Jacques, mais j'insiste pas sur ta présence. Tu connais que moi, donc je ne sais pas si tu te sentiras à l'aise. »« Oui, pourquoi pas. Nouvel an, nouvelle rencontre. Et surtout, j'ai pas d'autre option. » Je déconne. Ajoute-moi dans la liste. J'espère qu'il y aura une bonne ambiance et qu'on s'amusera comme des fous. Il y a un thème pour la soirée Genre, euh, c'est une soirée déguisée mmh, J'y réfléchis toujours. Tu as une idée, peut-être mmh, Laisse-moi réfléchir. Ben, je ne connais pas trop les invités, donc. Euh... Ils sont tous fans. On peut choisir euh, quelque chose de fou. Ok. Alors, euh, il faut choisir un truc pas trop compliqué. Peut-être euh, on va opter pour une couleur. Au lieu de se déguiser en cow-boy, chacun mettra quelque chose dans une couleur spécifique. Intéressant. <laughs> Ça te plaît pas en fait. Sois honnête. Ben, c'est juste que moi, par exemple, j'ai que des fringues bleues ou noires, donc. Euh... <laughs> ok, je vois. Bon, alors, euh, une soirée pirate? j'y penserai encore, merci pour cette proposition de toute façon le but c'est de manger plein de bonnes choses et danser toute la nuit absolument et justement pour la bouffe, je peux faire un gâteau à la banane. Merci on se tient en jus super à bientôt mon pote ciao ciao.